Witaj w szóstym odcinku podcastu Pracuj Mniej. Ja nazywam się Patrycja Musiał, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona wypaleniu zawodowemu, na które cierpi według badań naukowych ponad 70% pracowników na całym świecie, więc być może także i ty. Jeśli to brzmi interesująco, zapraszam. Pracuj Mniej to podcast dla osób pracujących, które chcą świadomie kontrolować tempo i wybierać jakość swojego życia. Jeśli Ty jesteś jedną z nich, to zapraszam Cię do słuchania. W tej audycji opowiadam, po co warto zwolnić i jak to zrobić, nie tracąc stabilizacji finansowej ani emocjonalnej, a zyskując szansę na dobrostan psychiczny, fizyczny oraz realizację własnych marzeń i pasji. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie w szóstym odcinku podcastu Pracuj Mniej. Temat dzisiejszej audycji, czyli wypalenie zawodowe, wydaje się jednocześnie bardzo ważny, ale też dosyć dobrze rozpoznany. Kiedy zaczynałam nagrywanie tego odcinka, to oczywiście wydawało mi się, że wszyscy na temat wypalenia zawodowego już wszystko wiedzą. Także ja, dlatego że sama co najmniej dwukrotnie je w życiu przeżyłam. Ale kiedy robiłam research do tego odcinka, to dowiedziałam się całkiem sporo nowych rzeczy i myślę, że warto się z wami tymi informacjami podzielić. Dowiedziałam się przede wszystkim ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, że Światowa Organizacja Zdrowia dopiero w 2019 roku, czyli w roku bieżącym kilka miesięcy temu w lipcu uznała formalnie istnienie czegoś takiego jak wypalenie zawodowe. Niestety, wypalenie zawodowe nie zostało uznane jako jednostka chorobowa, czyli nie jest chorobą i nie można leczyć wypalenia zawodowego, nie można sobie z tego powodu wziąć L4. Za to wypalenie zawodowe zostało zauważone jako fenomen występujący w miejscu pracy, czyli w XXI wieku, w 2019 roku, nareszcie formalnie zauważono, Wypalenie zawodowe. Wow! Ta sytuacja wydaje się równie absurdalna jak ignorowanie zmian klimatycznych. Dlatego, że 10 lat temu przeprowadzono ogromne badania na 90 tysiącach pracowników w 18 krajach świata. Wyniki tych badań były raczej przygnębiające. Okazało się, że tylko 20% pracowników w pełni angażuje się w swoją pracę, 40% robiło swoje, ale bez pełnego zaangażowania. Natomiast 38% zgłaszało zniechęcenie i brak zaangażowania. Wiecie co to oznacza? To oznacza, że jeśli wyobrazimy sobie statystyczną firmę, w której zatrudnionych jest 10 osób, to dwie z tych osób są zaangażowane w pracę, a pozostałe 8 osób pracuje mniej nieświadomie, o czym mówiłam w odcinku czwartym, i zdradza jakieś mniejsze lub większe symptomy wypalenia zawodowego. I to jest straszne, bo to mówi o tym, że jesteśmy naprawdę nieszczęśliwymi pracownikami. Jesteśmy w pracy nieszczęśliwi. To teraz sprawdźmy, co nas czyni nieszczęśliwymi i jakie, według Światowej Organizacji Zdrowia, są te symptomy wypalenia zawodowego. Po pierwsze, wyczerpanie. Wyczerpanie organizmu pojawia się w związku z chronicznym stresem. Taki krótkotrwały stres codzienny potrafi nas mobilizować do działania. To jest taki mały motorek, który popycha nas tam, gdzie nasz y, leniwy mózg na pewno by nas nie wysłał, i to jest w porządku. Ale kiedy stres jest chroniczny, to jest coś innego. To wtedy trwale mamy podniesiony poziom hormonów stresu, który prowadzi do lęków, do bezsenności, do rozdrażnienia, do chorób fizycznych, a także do depresji. I Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie swoich badań mówi, że najbardziej narażeni na chroniczny stres jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy odizolowani i odłączeni od innych. Czyli wtedy, kiedy pracujemy sami, pracujemy zdalnie, albo wtedy, kiedy nie kontaktujemy się z emocjami, i mimo tego, że jesteśmy w biurze czy w otoczeniu innych pracowników. To zamiast prosić o pomoc, zaciskamy zęby, robimy z siebie żołnierza walczącego na wojnie. Wtedy naprawdę jesteśmy narażeni w tej samotności swojej na chroniczny stres, który prowadzi do wypalenia zawodowego. Światowa Organizacja Zdrowia radzi, że jeśli napotykasz w pracy na trudności, to nie powinnaś, nie powinieneś się wahać, żeby poprosić o pomoc. To może być pomoc od kolegi, trenera, coacha albo mentora. Dlatego, jeśli chcesz ominąć wypalenie zawodowe, nie bądź z Osią samosią i sięgaj po pomoc zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Drugi symptom wypalenia zawodowego taki drugi element zidentyfikowany przez WHO to spadek zaangażowania. Czym ten spadek zaangażowania się przejawia? WHO pisze, że zwiększonym dystansem mentalnym do pracy lub poczuciem negatywizmu albo cynizmu związanego z pracą. No, i dla mnie to jest dosyć oczywiste i pewnie dla Ciebie też. Dlatego, że jak najpierw przeżywasz wyczerpanie i wszystkie drobne rzeczy w pracy cię stresują, nie jesteś cały czas pod dużą presją, przejmujesz się wszystkim, to w pewnym momencie Twój organizm musi włączyć jakiś mechanizm obronny. Zaczynasz te wszystkie rzeczy w pracy trochę olewać, zaczynasz po prostu mniej się angażować, a zaangażowanie jest biegunowym przeciwieństwem wypalenia zawodowego. Po prostu zaangażowany człowiek w pracy. To najczęściej człowiek z tej pracy zadowolony. Bez zaangażowania niestety nie ma satysfakcji. Czyli kiedy mało się angażujemy, to mamy często taką punitywną postawę wobec pracy. Ja już kiedyś o tym mówiłam punitywna czyli po prostu pracę traktujemy jak karę. I wreszcie trzecim wymiarem wypalenia zawodowego, które zostało zidentyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia, jest spadek efektywności w pracy. I spadek efektywności w pracy wydaje mi się taką samospełniającą się przepowiednią. Dlatego, że te pierwsze dwa czynniki, czyli wyczerpanie i spadek zaangażowania, zmniejszają mocno nasze poczucie własnej wartości. Dlatego w pewnym momencie zaczynamy mieć wątpliwości co do swoich umiejętności, co do swojej wiedzy i co do swoich kompetencji. W związku z tym, kiedy mamy te wątpliwości, to po prostu spada nasza efektywność, dlatego że jesteśmy przekonani, że mniej wiemy, mniej potrafimy i jesteśmy mniej skuteczni. W związku z tym, mniej wiemy, mamy słabszy dostęp do własnej wiedzy, mamy słabszą skuteczność i nie mamy też jakby dostępu do naszych umiejętności. Błędne koło się kręci. A nasze wypalenie zawodowe się pogłębia. Trudno w to uwierzyć, ale wypalenie zawodowe jest jednak sytuacją, w której jesteś ofiarą samego siebie albo samej siebie. Wypalenie zawodowe powstaje w głowie, tak jak praca powstaje w głowie, co wiesz z poprzedniego odcinka, a z tej głowy emanuje już jednak bardzo realnie do naszej rzeczywistości, do naszego ciała oraz do naszego życia prywatnego. No dobrze, to teraz już wiecie, że Światowa Organizacja Zdrowia zauważyła wypalenie zawodowe i stwierdza, że jego symptomami są wyczerpanie, spadek zaangażowania i spadek efektywności. Mam takie wrażenie, że WHO traktuje syndrom wypalenia zawodowego głównie z takiej perspektywy ekonomicznej, natomiast niewielki nacisk jest kładziony na to, dlaczego syndrom wypalenia zawodowego jest w dzisiejszych czasach taki powszechny. I myślę, że głośno trzeba powiedzieć o tym, że my po prostu żyjemy w kulturze, która wspiera właśnie takie postawy, które prowadzą do syndromu wypalenia zawodowego, dlatego że wszyscy mówią nam, że powinniśmy pracować więcej. Nasi rodzice tak nam mówią, społeczeństwo tak nam mówi. I generalnie jest tak, że system wspiera zdecydowanie bardziej postawę więcej i szybciej niż na przykład postawę mniej, ale lepiej. Oszczędź sobie jednak poczucia winy. I posłuchaj, co mówi autor książki Kieruj swoim życiem, Wayne Dyer, o tym, jak funkcjonują przedsiębiorstwa. Wayne Dyer pisze: Przedsiębiorstwa istnieją tylko dla jednego celu osiągania zysków. Ich istnienie polega na produkowaniu towarów, świadczeniu usług i zwracaniu dolarów ludziom, którzy podejmują ryzyko ich finansowania. Ludzie ci nie prowadzą biznesu w celach dobroczynnych i bynajmniej tego nie ukrywają. Wayne Dyer przekonuje o tym, że każdy z nas powinien o tym pamiętać i to się wydaje bardzo proste i oczywiste, ale jednak czasem nie do końca. Czasem traktujemy swoją firmę albo instytucję, w której pracujemy, jak osobę. Osobę, która bez nas sobie nie poradzi, która potrzebuje nas, która załamie się bez naszej pracy. To się dzieje trochę świadomie, trochę nieświadomie i generalnie warto jednak powstrzymywać się od takiej postawy. Zupełnie inaczej o kryzysie zawodowym mówi Wojciech Eichelberger, czyli znany psycholog. Nie interesuje go ten aspekt ekonomiczny, on zwraca uwagę przede wszystkim na symptomy ciała które mogą nas informować o tym, że jesteśmy ofiarą kryzysu zawodowego, że jesteśmy ofiarą wypalenia zawodowego. I pierwszy symptom, o którym mówi, wydaje się z pozoru taki zabawny, bo mówi o tym, że często takim sygnałem jest wzdychanie. To niewinne wzdychanie może informować o tym, że po prostu organizm potrzebuje tlenu, że mamy zamkniętą klatkę piersiową, że oddychamy płytko, więc jeśli zdarzać się w pracy często wzdychać, to może być pierwszy symptom wypalenia zawodowego. Drugi symptom to spięte mięśnie. Spięte mięśnie są oczywiście powiązane z tym, że jesteśmy ciągle permanentnie zestresowani. Ten chroniczny stres spina nam mięśnie różnych części ciała, przede wszystkim najczęściej odczuwamy to w plecach. Eichelberger mówi także o tym, że kolejnym symptomem wypalenia zawodowego są kłopoty ze snem, szczególnie jeśli są to kłopoty z zaśnięciem między godziną 3 a 5 rano, jeśli nie możemy wtedy spać, to znaczy, że sygnał adrenalinowy jest bardzo mocny i w tym okresie kiedy nasz organizm powinien być wyciszony, bo wtedy jest większość organów naprawdę mało aktywnych, a my mimo wszystko nie możemy zasnąć, to znaczy, że stres jest naprawdę duży i może być to związane z kryzysem w pracy. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę według Eichelbergera, jest drażliwość Drażliwość sygnalizuje z kolei taką sytuację że mamy tak mało rezerwy energetycznej, że po prostu dajemy się wciągać we wszystkie drobne utarczki, kłótnie, że reagujemy mocno na różne opinie. Drobiazgi i że jesteśmy po prostu rozdrażnieni. Nie mamy takiego bufora, który zazwyczaj osoby zdrowe i takie energetyczne otacza. To jest taki bufor mentalny, który powoduje, że po prostu nie bierzemy wszystkiego do siebie i różne drobne sprawy nie wywołują w nas żadnej irytacji. Po prostu przechodzimy nad nimi do porządku dziennego. Ostatnią rzeczą, o której wspomina Eichelberger, jest nieumiejętność odpoczynku. I nieumiejętność odpoczynku to jest taki stan, kiedy nasze ciało jest na przykład w łóżku, albo jest w sklepie albo w samochodzie, a nasza głowa nadal pozostaje w pracy. Więc tak, wzdychanie, kłopoty ze snem, bóle mięśni, drażliwość i nieumiejętność odpoczynku. Jeśli widzisz u siebie te symptomy, to powinnaś, powinieneś poszukać pomocy. Bo według Wojciecha Eichelbergera możesz powoli zacząć rozpoznawać u siebie wypalenie zawodowe. W tym odcinku nie będzie podsumowania, będzie za to dobra historia. To jest taka historia, którą ja kiedyś usłyszałam od jednego ze swoich mistrzów, a dzisiaj specjalnie na potrzeby tego odcinka przepisałam ją dla Was. Także zapraszam. Historię dedykuję szczególnie mojej zapracowanej koleżance, której nie wymienię z imienia, ale macham jej teraz i jestem pewna, że domyśli się, że dedykacja jest specjalnie dla niej. Pewien człowiek postanowił, że pragnie zarobić trochę pieniędzy, żeby wreszcie się uniezależnić. Wcześniej nigdy nie pracował, a pieniądze dostawał od rodziny. Ponieważ mieszkał niedaleko wielkiego lasu, wymyślił, że spróbuje popracować na wyrębie. Nigdy wcześniej nie był drwalem, ale umiał rozpoznać drzewa, widział kiedyś siekierę, uznał też, że szybko się uczy i jakoś na pewno da sobie radę. Słyszał, że praca nie jest lekka, ale za to drwale dobrze zarabiają. Nasz bohater był optymistą i miał wysokie poczucie własnej wartości, co w poszukiwaniu pracy zawsze pomaga. Jak pomyślał, tak zrobił. Spakował mały tobołek i wyruszył w drogę. Przyszedł do lasu i tam zaraz spotkał kierownika projektów leśnych. Kierownik twierdził na początku, że nie ma żadnych braków kadrowych, wolnych stanowisk też nie ma i w ogóle nie ma wolnych siekier. Ale nasz bohater przekonywał go do siebie z takim zapałem, że w końcu został zatrudniony. Bohater dostał całkiem zgrabną siekierę i przykaz, że o 6.30 rano ma się stawić na wyrębie. Stawił się i zaczął rąbać. Na początek było trudno, niewygodnie, ale po godzinie wióry leciały, aż miło było popatrzeć. Pierwszego dnia chłopakowi udało się ściąć 11 drzew. Był zachwycony, zadowolony, dostał wieczorem 11 monet. Dobrą kolację w towarzystwie innych całkiem wesołych drwali, na dodatek kierownik projektów leśnych poklepał go przyjacielsko po plecach. Bohater poczuł satysfakcję, komfort po dobrej kolacji. I bezpieczeństwo ze względu na dzwoniące w kieszeni monety. Wszystko wydawało się bardzo dobrze układać. Nasz bohater był bardzo ambitny, niestety jeszcze niewiele wiedział o świecie. Być może dlatego, przed snem pomyślał sobie tak. Hej, to całe rąbanie nie jest znów takie trudne. Dzisiaj udało mi się ściąć aż 11 drzew, a to był dopiero pierwszy dzień pracy. Jestem niezły. Jestem też co prawda zajebiście zmęczony. Ręce i plecy mnie palą, palą z bólu. Mam odciski na dłoniach, mokre buty, wióry, nawet chyba w majtkach. Ale co z tego? Ja mam swoje marzenia. Chciałbym zarobić więcej monet. Chciałbym zaimponować innym chłopakom na wyrębie. A może nawet chciałbym awansować na kierownika. Te marzenia zadziałały oczywiście przeciwbólowo i nasennie. I bohater postanowił, że aby osiągnąć więcej... Będzie jutro pracował więcej. Jutro zetnę piętnaście drzew. To była jego ostatnia myśl, i z tymi miłymi planami i niejasnym poczuciem spełnienia, które ma nadejść w przyszłości, młodzieniec zasnął na drugi dzień od rana. Bardzo się starał, pocił, walczył z bolącymi mięśniami, które naprawdę dawały mu w kość. I oto pod wieczór okazało się, że ściął tylko pięć drzew. Nasz bohater był rozczarowany, chociaż. Kierownik projektów leśnych dał mu pięć monet, kolacja była dobra, a towarzystwo nadal wesołe. To niestety nie usatysfakcjonowało naszego młodego drwala, który długo nie mógł zasnąć, przewracając się z boku na bok. Cierpiało zmęczone ciało, cierpiała jego ambicja, podniósł się poziom hormonu stresu, kortyzolu, chłopak nie mógł w ogóle zasnąć. Był zły, rozdrażniony, a na koniec rozżalony. Na dodatek nad ranem, między godziną trzecią a piątą Chwycił go lęk, że tych pięć monet może mu po prostu nie wystarczyć na życie. Rano, dnia trzeciego, zmęczony, niewyspany, w gburowatym nastroju, udał się na swoje stanowisko pracy, pocił się, męczył, został nawet godzinę dłużej niż zwykle i co się okazało? Okazało się, że ściął tylko jedno drzewo. Do obozu wrócił zupełnie załamany. Nie chciał jeść kolacji, schował tylko jedną monetę do kieszeni, zwiesił głowę i poszedł spać. Można powiedzieć, że właściwie film mu się urwał, ale niestety nie wyspał się, ponieważ nad ranem się obudził. I znów męczył go ból pleców, odciski na dłoniach, nieokreślony strach o przyszłość, nie wspominając już o wiórach, które również były bezlitosne. Wstał jednak, zacisnął zęby, spojrzał z nienawiścią na siekierę i poszedł rąbać. To był dzień czwarty. Rombały zawzięcie, pocił się, sapał, został znów dłużej, ale, uwaga, nie udało mu się ściąć tego dnia ani jednego drzewa. Chociaż nasz bohater był przekonany, że wykonał przez cały dzień milion uderzeń się drzewo jak stało, tak stało. Był zupełnie załamany i wracając z lasu, cały czas powtarzał sobie w głowie, że coś jest z nim nie tak. Cierpiał, męczył się, myślał, prowadził dialog wewnętrzny i był nieszczęśliwy. Nie wiadomo, czy bardziej zły, czy rozczarowany, w każdym razie poszedł do kierownika projektów leśnych i opowiedział mu drżącym, żałosnym głosem swoją historię. Kierowniku, ja nic z tego nie rozumiem. Pierwszego dnia ściąłem 11 drzew, drugiego 5, trzeciego już tylko jedno. Dzisiaj rąbałem naprawdę jak dziki i nie udało mi się ściąć żadnego. Co tu się dzieje? Kierownik popatrzył na jego spuchnięte ręce, rozczochrane włosy. I niewyspane oczy. Chwilę pomyślał, a potem zapytał: Chłopcze, a kiedy ty ostatnio ostrzyłeś Siekierę? Wiem, że nie masz nic wspólnego z bohaterem tej powieści, dlatego zupełnie nie zamierzam cię namawiać, żebyś zastanowił się albo żebyś się zastanowiła, jak to jest z tym ostrzeniem Siekiery u ciebie. Chociaż oczywiście to jest zawsze dobre pytanie, ale nie zamierzam tego robić. Wierzę, że skoro słuchasz tego podcastu, to sam lub sama się ogarniesz w temacie regeneracji. Mam rację? Drogie osoby słuchające, to jest już naprawdę koniec szóstego odcinka. Nie przedłużam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, wysyłania wiadomości przez stronę na Facebooku albo przez maila na adres pracujmniejmałpa.gmail.com. Naprawdę będzie mi bardzo miło. Oczywiście zachęcam też do dzielenia się podcastem z innymi zapracowanymi osobami. Pracuj mniej i do usłyszenia!